Podziały, podziały, podziały. Kolejna choroba Kościoła, o której będziemy mówić, to podziały. Podziały na wierzących i niewierzących. My dobrzy, my wierzący. Tam źli ateiści. Pfu. Podziały na katolików i wszystkich innych. I protestantów i prawosławnych. W ramach chrześcijaństwa, podziały w ramach parafii, czyli kler i lud. Wspólny mianownik tych wszystkich podziałów jest jeden. Nazywa się on narcyzm grupowy. To znaczy, to jest takie zjawisko, ono występuje w ogóle w kulturze, w ogóle w grupach wszelkiej maści. Czy mówimy o narodzie, my Polacy, kontra reszta świata. No właśnie, czy chodzi o nas Polaków, czy o na przykład kibiców piłki nożnej. Legia Pany i takie tam. Narcyzm grupowy to jest uważanie swojej grupy, do której się przynależy, za lepszą od innych. Za lepszą pod wieloma względami. I jeśli chodzi o chrześcijaństwo, jeśli chodzi o religię, to ten narcyzm grupowy najczęściej polega na bitwie o najprawdziwszą prawdę. Moja prawda jest najprawdziwsza. Nasza katolicka prawda jest najprawdziwsza. I my żyjemy dobrze, a niewierzący, ateiści, żyją źle. I my wiemy lepiej jak żyć, oni nie wiedzą jak żyć. Dlatego musimy ich sierpem i młotem ewangelizować. Oczywiście tutaj odsyłam do poprzedniego filmu, w którym mówiłam o ewangelizacji sierpem i młotem. No właśnie, nasza prawda jest najprawdziwsza. Nasz Bóg, bo nasz Bóg to nie jest ich Bóg. Nasz Bóg jest jedyny prawdziwy. I nasz Bóg ogranicza się do tego kościoła, w którym my jesteśmy, czyli na przykład do kościoła katolickiego. Tak jakby zagarniamy tego Boga tylko dla nas, on jest tylko nasz i nie ma go poza kościołem katolickim. On nie działa w innych ludziach, nie działa w ludziach niewierzących, nie ma go tam na świecie. Nie ma go w świecie ludzi niewierzących, nie ma go w świecie protestantów, tam przecież tylko demony działają. No i tak dalej można by wymieniać i wymieniać, co nie? Więc ten narcyzm grupowy mówi o tym, że my jesteśmy najlepsi, my mamy Boga, Bóg jest nasz. Wiecie, to jest też takie starotestamentowe myślenie, że Bóg sprzyjał Izraelitom, a na przykład nie sprzyjał Filistynom, czyli my Izraelici, w cudzysłowie. My Izraelici, my Kościół katolicki, Bóg jest z nami, Arka Przymierza jest z nami, a Filistyni, protestanci im już nie sprzyja. Tylko my ich właśnie mieczem zewangelizujemy, że się dołączą do nas z powrotem, ci innowiercy. No, oczywiście mam nadzieję, że rozumiecie, że ja trochę się wyśmiewam z tych zdań, frazesów, które gdzieś tam można usłyszeć. Naśmiewam się z tego sposobu myślenia, który widzę. I nie jest on obecny tylko w Kościele katolickim, umówmy się, tak jak mówiłam wcześniej. To jest bardzo powszechne zjawisko, nie tylko religijnie, ale religijnie ma zwłaszcza mocne zacietrzewienie. To znaczy, że skoro my jesteśmy lepsi, my mamy Boga, to musimy wszystkich innych przekonać do tego, co my myślimy. I w tym sensie to jest takie bardzo, bardzo wzbudza emocje. Umówmy się, tak jest. Jakie jest moje doświadczenie w tej kwestii? To znaczy, jak ja doświadczyłam tego narcyzmu grupowego i tych podziałów. Jak ja doświadczyłam tych podziałów? Skupię się na podziałach w chrześcijaństwie. To znaczy, na wrogości, jaka jest między denominacjami chrześcijańskimi. Mimo, że Jezus na ostatniej wieczerzy modlił się, abyśmy byli jedno jako chrześcijanie, tak bardzo się nie udało. To tak bardzo nie wyszło, że mamy tych denominacji chrześcijańskich, czyli katolicy, protestanci, wszystkie odmiany i prawosławni. Ja doświadczyłam wrogości pomiędzy tymi kościołami. Mimo, że przyszłam do tych podziałów jako tabula rasa, no bo tak naprawdę nie miałam doświadczenia ani z protestantami jako nastolatka, ani z prawosławnymi. I dowiedziałam się, co mam myśleć,
Czyli, że mam się ich bać, że to są innowiercy. W pewnym momencie ksiądz na spowiedzi odprawił nade mną egzorcyzm przeciwko duchowi protestantyzmu. Rozumiecie, na jakim poziomie jest ta wrogość? Skończmy z bandą tą! Nie tacy są jak my! Oznacza to, że źli są, niech wojenne werble brzmią! A później, jak zaczęłam poznawać środowiska protestanckie, zobaczyłam, że oni wcale nie są lepsi w tym sensie i też psioczą na Kościół katolicki. Nie tacy są jak my, wynika stąd, że źli są, niech wojenne bębny krzmią. Nie znam prawosławnych, więc nie wiem, jak to wygląda z ich strony, ale słyszałam, że jest podobnie i w tym sensie bardzo, bardzo na mnie wyszło. Cały czas słyszę gdzieś tam, że katolicy boją się protestantyzmu, podczas gdy wszyscy jesteśmy braćmi. Nawet jakbyśmy chcieli zamknąć Boga do naszego wąskiego myślenia i do naszego podzielonego świata, tylko do naszej części tego podziału byśmy go chcieli zamknąć, to on się nie da tam zamknąć. I nieważne, czy jesteśmy z kościoła katolickiego, czy ewangelickiego, zielonoświątkowego, czy prawosławnego, ktokolwiek chce zamknąć Boga w swoim kościele, to się mu po prostu nie uda, bo to jest niemożliwe. Ostatecznie wolność w myśleniu o tym, który kościół jest ważniejszy, który kościół jest lepszy, najprawdziwszy i tak dalej. Ostatecznie wolność w myśleniu o tym dała mi niewiedza. To, że mogę się zgodzić na to, że czegoś nie wiem. Bo wiecie, my jako ludzie mamy taką naturalną przypadłość, która na przykład jeśli chodzi o naukę jest doskonała, ale w pewnych innych sferach się zupełnie nie sprawdza. Czyli taką przypadłość, żeby znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania. A Bóg jest taką osobą, która nie wszędzie daje nam odpowiedzi i w pewnych momentach musimy zgodzić się po prostu na niewiedzę. Na przykład to, jak Bóg działa, nigdy się nie dowiemy, jakie są Jego drogi. Nigdy ich nie przejrzymy. Możemy dopiero je zauważać po fakcie, ale i tak pewnie w swoim życiu odkryjemy ich tylko część, tych, które tak naprawdę się wydarzyły. Więc jeśli chodzi o Boże działanie, nigdy tego nie odgadniemy, jak On działa. Musimy się zgodzić na niewiedzę. I wiele jest takich rzeczy, na przykład uzdrowienia, dlaczego nie uzdrawia wszystkich ludzi, którzy są chorzy i tak dalej, i tak dalej. Są pewne tajemnice u Boga, wobec których musimy zgodzić się na to, że nie będziemy znali odpowiedzi, że po prostu nie wiemy, zgadzamy się na tajemnice. I w tym sensie to jest kolejna taka rzecz, bo Boży sposób myślenia nie jest ludzkim sposobem myślenia. My jako ludzie chcemy znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, włącznie z tym, który kościół jest najkościelniejszy. Wybaczcie za to słowotwórstwo, ale po prostu chodzi o to, który kościół jest najprawdziwszy. I to pokazuje no właśnie nasze ludzkie dążenie. A jak wiemy, Boży sposób myślenia nie jest ludzkim sposobem myślenia. W związku z czym również tutaj musimy się zgodzić na niewiedzę. I w moim przypadku, bo mówię w tych filmach o moim doświadczeniu, moich przemyśleniach, w ogóle nie każdy może się z tym zgadzać, każdy może się z tym równie dobrze nie zgadzać. Nie jest to żadna nauka, z której mam doktorat. To są po prostu moje doświadczenia i moje przemyślenia. Mi ta myśl dała bardzo wiele po prostu wolności. Zdjęła ze mnie ciężar tego, żeby samej sobie wytłumaczyć, który kościół jest najprawdziwszy. I przyjęłam, że kościół Chrystusowy, czyli wszyscy chrześcijanie, wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa, to kościół i wszyscy są moimi braćmi i siostrami. I uwaga, Pismo mówi nawet dalej. I w ogóle chrześcijaństwo i nauka Kościoła katolickiego też tak mówi. Idzie o krok dalej, że nie tylko wszyscy chrześcijanie są naszymi braćmi i siostrami i powinniśmy dążyć do jedności, ale o którą modlił się dla nas Chrystus, ale wszyscy ludzie na ziemi są naszymi braćmi i siostrami, bo w nich tak samo działa Bóg jak w nas. On nie jest zamknięty tylko do naszego Kościoła, ani tylko do chrześcijaństwa. Tak samo w nich działa Bóg. Bo przecież Bóg jest miłością. I nie jest to tani uniwersalizm, tylko to jest Pismo, to jest chrześcijaństwo i tak samo mówi Kościół katolicki.
I Bóg działa we wszystkich ludziach, w całym swoim stworzeniu. A przecież nie stworzył tylko katolików albo chrześcijan, tak jakbyśmy chcieli o tym myśleć. I w tym sensie wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami i powinniśmy w ten sposób traktować innych ludzi. To jest moje marzenie i myślę, że to jest też Boże marzenie, że oczywiście w ramach chrześcijaństwa, żebyśmy byli jedno, ale żebyśmy też nie patrzyli z góry na żadnych innych, również niewierzących, bo tak samo Bóg działa w nich, jak działa w nas. A czasem oni nie mają pewnych stereotypów, pewnych schematów myślenia, które nam kultura, historia Kościoła wpoiła, więc czasem oni są bardziej otwarci na działanie Ducha Świętego niż my. I przykłady, dlaczego Bóg nie ma względu na nasze ludzkie podziały, na nasze ludzkie myślenie, na to, że tylko ci mają prawo do Boga, a ci już nie, można by z Pisma naprawdę mnożyć. Można by garściami je wyciągać. Pierwszy, jaki mi przychodzi do głowy, to chociażby ten z kobietą kananejską, która była przez Hebrajczyków, przez Izraelitów, była uznawana za pogankę, z którą nawet nie można było rozmawiać. A to właśnie jej Bóg czyni cud. I takich przykładów w Piśmie jest mnóstwo. Także naprawdę Bóg nie ma względu na nasze ludzkie myślenie, nasze ludzkie podziały. I może chcąc pogłębiać swoją duchowość, pogłębiać swoją wiarę, może czas zacząć brać pod uwagę to, jak może wyglądać Boża perspektywa i dystansować się do swoich ludzkich schematów, swoich ludzkich sposobów myślenia, odkrywać Bożą perspektywę, bo wydaje mi się, że to jest droga do prawdziwej relacji z Bogiem i że On by tego chciał. I teraz z tej drugiej strony, czyli przykłady pozytywne. No więc bardzo mnie to pozytywnie zaskoczyło, jak po tych negatywnych doświadczeniach, czyli słuchania tego przeczenia katolików na protestantów, a później słuchania przeczenia protestantów na katolików, bardzo mnie to pozytywnie zaskoczyło, jak trafiłam na ludzi, dla których w ogóle nie jest tematem to, z jakiego jesteś kościoła, tylko chcą poznawać Ciebie jako człowieka, chcą słuchać o Twojej relacji z Bogiem. Nieważne, czy modlisz się tak, czy tak. I nie mówię tutaj o porzuceniu swojej tożsamości religijnej. Nie mówię tutaj o porzuceniu swoich sposobów kultu. W ogóle o tym nie mówię. Tylko mówię o tym, żebyśmy zaczęli bardziej, po prostu bardziej iść za tym, co Jezus dla nas chciał i jasno to wyraził. Abyśmy byli jedno. A nie, abyśmy byli sobie wilkami. Człowiek człowiekowi wilkiem. I to wszystko dzieje się w ramach chrześcijaństwa rzeczonego. I uwaga, ja też nie mówię, że nie ma różnic pomiędzy na przykład właśnie katolikami i protestantami. Ja nie mówię o tym, że nie ma różnic. No bo są różnice. Ale tak samo różnisz się ty i twój sąsiad. Czy to znaczy, że masz mu udowodnić, że ma być taki jak ty? No chyba nie. No i pozytywny przykład. Pozytywny przykład jest taki, że spotkałam ludzi, całe wspólnoty, które są ekumenicznie otwarte, wydarzenia, na których są jedni i drudzy. Nikomu to nie przeszkadza. Sama jestem we wspólnocie, w której są ludzie z różnych denominacji. Właściwie robię różne projekty z ludźmi z różnych denominacji. I od dawna, kiedy zmienił się mój tok myślenia, kiedy nie wartościuję ich, tylko doceniam to, jacy są i często mogę się też wiele od nich nauczyć, tak samo jak Kościół katolicki. Na przykład modlitwę uwielbienia, czyli modlitwę uwielbienia śpiewem, przecież nie wziął ze swojej historii akurat, tylko nauczył się tego od kościołów ewangelickich. I w tym sensie wiele można się nauczyć, możemy się nauczyć wzajemnie wiele od siebie, dlatego że jesteśmy różni i tą różnorodnością możemy się ubogacać. I uwaga, jeśli ktoś myśli, że to jest niemożliwe, żeby żyć w zgodzie z ludźmi z innych denominacji, to moje doświadczenie już nie powiem ilu lat, bo nie wiem ilu lat, pokazuje, że ja doskonale żyję z ludźmi z innych denominacji.
Wręcz nawet nie interesuje mnie to, z jakiej są denominacji. Po prostu to jest możliwe. I to byłoby moje marzenie, gdyby... Myślę, że to jest Boże marzenie, żeby zniknęły podziały między chrześcijanami. Żeby zniknęła wrogość. Zniknęła wrogość, rywalizacja, wytykanie palcami. Myślę, że to jest Boże marzenie dla wszystkich kościołów chrześcijańskich świata. Może zacznijmy je realizować tu, gdzie jesteśmy. Czyli może zacznijmy je realizować po prostu tutaj, tu. To by było piękne. Okej. Okay.